Andrzeja Prokisz, po meczu, przegranym meczu z Arką Gdynia, można powiedzieć, tak chyba podsumować ten mecz, miłe, złego początki. Podsumować, no Arka pokazała nam miejsce w szeregu, więc już wydaje mi się, że każdy wie, co nas czeka dalej. Musimy się bardzo skoncentrować na tym, żeby przede wszystkim na pierwszej piłce, na pierwszym podaniu, a dopiero myśleć o tym, by wygrywać mecze. No myślę, że Arka dobrze zagrała. My mieliśmy może momenty, prowadziliśmy 1-0, ale no ale jakoś piłkarzy jednak była po ich stronie. Próbowaliśmy się przeciwstawić, nie udało się. Ale myślę, że najważniejsze mecze przed nami. Można powiedzieć, że ten mecz w cudzysłowie zabiła trzecia bramka dla rywala, czy bardziej czerwona kartka dla Milana? Myślę, że trzecia bramka dla rywala, bo nawet zaczęliśmy, Adi wszedł i gdzieś tam miał głową strzał nawet, więc w drugiej połowie zaczęliśmy nieźle, bo w przerwie powiedzieliśmy, że nie mamy nic do stracenia, idziemy próbować to wygrać, no i trzecia bramka nas powiedzmy dobiła, no też ta czerwona to też jest po jakiejś tej powiedzmy frustracji, bo po prostu no, nie szło nam, nie dało się robić to, co założyliśmy. No i czerwona kartka już była, mieliśmy się bronić, no próbowaliśmy się obronić, gdzieś tam czasami wyjść z kontratakiem. No ale Arka za dobry zespół, żeby po prostu na to pozwoliła, więc jeszcze poszli w tym, mieli takie flow i szli nam kolejne bramki. Można powiedzieć, że tak, jeśli mielibyśmy szukać jakichś pozytywów, to właśnie ten pierwszy kwadrans drugiej połowy? No jeśli mam szukać pozytywów, to jest to, że lepiej dostać raz 5 niż 5 razy po 1. Dziękuję bardzo. Dziękuję.